W tych dniach przychodzimy na cmentarze, przychodzimy na groby naszych najbliższych, tak jest 1, 2 listopada, ale też i w ciągu najbliższych dni. Myślę, że przede wszystkim pamięć o zmarłych to jest przedłużenie życia tych ludzi w naszej pamięci, ale też i w naszym życiu. Myślę, że to jest również taki moment pewnej zadumy, że życie ludzkie się po prostu kończy, że życie ludzkie przechodzi do tej fazy dla chrześcijan życia wiecznego, dla innych pytania, co jest po drugiej stronie życia. To odwiedzanie cmentarzy takie masowe, to jest również przypomnienie każdemu z nas, no właśnie, naszej relacji do naszych najbliższych, czy to rodziców, czy przyjaciół, czy krewnych. Ale tak jak wspomniałem, to jest przedłużenie pamięci. Chcielibyśmy, aby ci ludzie, którzy odeszli, nad których grobami się spotykamy, czy zmawiamy modlitwę, chcemy, ażeby oni byli obecni, nawet gdy nic wielkiego, tak by się wydawało, w życiu nie stworzyli, typu wielkich dzieł, czy wielkich myśli, czy wielkich utworów muzycznych, ale stworzyli nas, stworzyli drugiego człowieka, w którym po prostu żyją. To jest też jakiś dowód wdzięczności za to, że poprzednie pokolenia po prostu pozwalają, że my możemy swoje życie budować właśnie jak takie karły na ramionach olbrzymów, to stare porównanie, które funkcjonuje, że nie bierzemy się z przypadku i nie bierzemy się na tym świecie bez doświadczenia tych, którzy byli przed nami. Dlatego idąc na groby, będąc na grobach naszych najbliższych, pamiętajmy, że należy się wdzięczność tym, którzy odeszli.